Zagadki biblijne, nasz konkurs, pytanie numer 7. Otwieramy naszą skrzynkę choinkową i w skrzynce choinkowej pytanie. O, to dosyć ciekawa sprawa. W jakim języku rozmawiał Pan Jezus ze świętym Pawłem pod Damaszkiem? No przecież wiadomo, że po polsku. No, ale jakby to nie było po polsku, to trzeba odnaleźć werset, w którym o tym jest mowa. A potem dodać cyfry. I zobaczyć, ile nam wyjdzie. I jak już będziemy wiedzieli, ile nam wyszło, to trzeba odpowiedzieć na pytanie, kto nie jadł przez tę liczbę dni, która nam wyszła. A jak już odkryjemy, kto nie jadł przez tę liczbę dni, która nam wyszła jako odpowiedź w poprzednich pytaniach, to trzeba odpowiedzieć, na jakiej górze mogę spotkać te wszystkie osoby jednocześnie. Uwaga, pytanie jest podchwytliwe. W tegorocznym konkursie z racji 15 tygodnia biblijnego można wygrać książki, które ufundowało wydawnictwo W Drodze. Są to katolickie komentarze do Pisma Świętego. Każdego dnia można wygrać 2 książki, to znaczy rozlosujemy 2 nagrody spośród osób, które przyślą prawidłową odpowiedź, a na koniec cała seria, kilkanaście książek wydanych do tej pory dla jednej osoby, która odpowiedziała na największą ilość pytań poprawnie. Będziemy losować, będziemy książki rozdawać, wysyłać, a wy będziecie mogli je oczywiście czytać, a przez to zgłębiać coraz bardziej Słowo Pana Boga. Bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu W Drodze.